Czy anioły istnieją? Czy jest ktoś, kto nam pomaga i o nas się troszczy? Czy czasami nie mamy wrażenia, że uniknęliśmy najgorszego, bo ktoś udzielił nam wsparcia? Nawet jeśli wielu ludzi nie wierzy dziś w Boga lub ma trudności z nawiązaniem osobistej relacji ze Stwórcą, wierzą oni w anioła stróża. Wiara ta jest rodzajem poszukującej wiary w Boga, bo ten, kto mówi o swoim aniele stróżu, wie, że pochodzi on od Boga, że sam Bóg postawił tego anioła u jego boku. Anioł stróż jest wyrazem Bożej opatrzności, czyli Bożej miłości, która nieprzerwanie towarzyszy i opiekuje się człowiekiem na jego ziemskich drogach prowadzących do wieczności. Ponieważ pragnieniem Boga jest, aby to była wieczność szczęśliwa, dlatego wysyła mu do pomocy anioła stróża. Jezus mówi, że aniołowie stróże patrzą w oblicze Boga. Za ich pośrednictwem każdy człowiek ma kontakt z Panem. Każdy jest w Jego pobliżu. Każdy za pośrednictwem swojego anioła dosięga Królestwa Bożego. Człowiek nie jest ograniczony wyłącznie do tego, co widzialne i wykonalne. Jest otoczony tajemnicą. Nie jest sam, gdy jest samotny. Każdy człowiek i każda wspólnota posiada swojego anioła stróża. Pan Bóg swoim aniołom dał rozkaz o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Bóg strzeże swoich wybranych przez aniołów, by nie dopuścić do ich upadku.